Campus. Campus. Ciąg dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, to Radio Campus i ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Aleksander Pietrzak. Na początek wysłuchaliśmy jak zwykle czołówkę z jakiegoś serialu. Tym razem był to serial polski z lat 60. Polska odpowiedź na Jamesa Bonda, czyli Stawka większa niż życie. Ten utwór to propozycja muzyczna mojego dzisiejszego gościa, dziennikarza, dramaturga, scenarzystę, pisarza i reżysera Andrzeja Saramonowicza. Cześć, Andrzej. Dzień dobry. Andrzej, twórca takich filmów jak Ciało, Testosteron, Ladies, Idealny facet dla mojej dziewczyny, czy Jak się pozbyć celulitu. Ostatnio napisał też dwie książki, Chłopcy i Pokraj. Ale w tym pierwszym wejściu chciałbym porozmawiać o filmach i reżyserii, i o tej sferze osobowości Andrzeja Saramonowicza. Nie chcę pytać, czemu nie robiłeś filmów przez ostatnie lata. Ja bym chciał raczej zapytać, kiedy wracasz i z czym? Znaczy z czym to jeszcze nie wiem, ale ja też 10 lat nie zrobiłem filmu, to jest bardzo dużo, ale też w tym czasie robiłem dużo różnych innych rzeczy. Jedna najważniejsza to jest żyłem sobie wygodnie, to jest naprawdę tego się nie docenia, a to była bardzo wygodna, bardzo, bardzo potrzebna mi rzecz. Czyli że zarobiłeś na pracy. Tych filmach i że mogłeś sobie odpocząć? No sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, nie będę tego potwierdzał, ale nie musiałem co miesiąc zarabiać, czy podejmować się różnych prac, których nie chciałem, tylko dlatego, żeby utrzymywać rodzinę. Jakoś się udało szczęśliwie trochę zarobić pieniędzy. Więc mogłem sobie na pewne rzeczy pozwolić. W międzyczasie napisałem dwie powieści. A teraz wyreżyserowałem dwie sztuki w teatrze. Znaczy wróciłem do Testosteronu, który był początkowo napisany jako sztuka teatralna. I wyreżyserowałem go w Częstochowie w listopadzie. No więc robię różne rzeczy. Natomiast wracając do twojego pytania o filmy, no to nabrałem teraz pewnego apetytu na zrobienie filmu i pracuję nad kilkoma scenariuszami. Zobaczymy, który z nich jakby uzyskał u mnie w głowie pierwszeństwo. Tak, to pierwszeństwo. A to są wszystko twoje pomysły, czy są też takie, z którymi pracujesz z kimś? To są wszystko moje pomysły, bo myślę, że jednak jeżeli wrócę do kina, to jakimś swoim kolejnym autorskim projektem. A nie chciałbyś zekranizować którejś ze swoich książek? Słyszałem, że do Chłopców to chyba najpierw powstał scenariusz. Tak, to prawda. No, chciałbym zrealizować tę, bo uważam, że wyszłaby z tego. To jest dość... I śmieszna, i taka słodko-gorzka historia obyczajowa. No i co teraz musi się stać, żeby ci chłopcy zostali zekranizowani, albo któryś z tych filmów, scenariuszy, które piszesz? No, musiałbym podjąć takie kroki, to znaczy musiałbym zacząć się o to zabiegać. Tak? Znaczy, to jest taka szukać finansowania? Szukać finansowania, tak. To znaczy ja do tej pory jakoś nie bardzo usilnie o to zabiegałem. Mhm. Co prawda złożyłem Chłopców przed wiele lat temu w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i nie uzyskałem dofinansowania. Napisano, że ten scenariusz w opiniach jest bardzo profesjonalnie napisany, ale autor już tyle razy zebrał sobie pieniądze na rynku prywatnym, że niech sobie zbierze jeszcze raz. Aha, no ale ty robisz właśnie w tym sznycie komercyjnym. Do tej pory tak robiłeś twoje filmy, oglądało mnóstwo ludzi. Przypomnijmy chociażby Ladies 2,5 miliona
Testosteron 1,5 miliona widzów. Tak, to prawda. No to są gigantyczne sukcesy finansowe i w ogóle sukcesy komercyjne. No i pytanie, czy z twoim nazwiskiem nie jest ci łatwo jednak pokazać komuś scenariusz i znaleźć inwestorów, po prostu prywatnych? Myślę, że nie jest mi trudno, ale wiem, że to niektórym trudno uwierzyć. Ja o to w ogóle nie zabiegałem przez ostatnich parę lat. Nie podejmowałem takich działań z różnych względów. No właśnie to albo osobistych, że chciałem sobie posiedzieć w spokoju, a w spokoju to znaczy na przykład czytać książki i jakoś poczułem potrzebę, że muszę się jakoś rozwijać, także intelektualnie. I myślę, że te lata nie poszły na marne. Teraz właśnie pomyślałem, że spróbuję wrócić. No i pracuję nad kilkoma projektami, które być może w najbliższej przyszłości pokażę komuś, kto mógłby mi pomóc je sfinansować. Nikt tego na zewnątrz nie czytał, chyba że najbliżsi. Nie, nikt tego na zewnątrz nie czytał. I musisz się zakochać w którymś z tych projektów, żeby go po prostu w końcu... No nie tylko zakochać, znaczy to jest tak, że człowiek, który jest mną, to znaczy zrobił parę rzeczy, które były popularne, zrobił parę rzeczy, które były ryzykowne. Musi zastanawiać się, musi przemyśleć właściwie, czym chciałby wrócić. Bo tak? Też poprzeczka jest zawieszona wysoko. Bo to też jest istotne, tak? To nie jest taka sytuacja, że po prostu to, co mi w duszy gra, to ja sobie zrobię. Muszę się zastanowić nad tym, jak ten powrót powinien wyglądać. To trzeba zaplanować. To prawda, ale ostatnie pytanie przed przerwą. Czy to nie jest tak, że im dłużej czekasz, tym trudniej wrócić? Z pewnością tak jest, bo i lata upływają i mam mniej takiej bezkompromisowości w sobie, ale z drugiej strony też to czekanie nie polega na bezczynności. To nie jest tak, że napisanie sztuki teatralnej czy napisanie powieści jest tematem zastępczym dla mnie. One są równoważne, łącznie z pewną działalnością publicystyczną, taką o charakterze społecznym czy obywatelskim, którą się zajmowałem przez ostatnich parę lat. To było dla mnie także działanie podmiotowe, tak? To nie było coś za coś, że ja nie mogę robić filmów albo nie umiem zrobić filmów, tylko dlatego, że świadomie z czegoś rezygnowałem, żeby zająć się czymś innym, co mnie akurat interesowało. Ale ty też bardzo fajnie opisujesz rzeczywistość w swoich komentarzach. Generalnie też na Facebooku dużo osób rozmawia o tym z tobą w wywiadach, ale no mnie interesuje coś takiego, że ty dobrze opisujesz rzeczywistość, ale jednak, żeby na przykład napisać scenariusz, który opisuje rzeczywistość i kręcić film na ten temat, no to już mija rok czasu i to może się już trochę przedawnić, trochę już nie być aktualne, czy właśnie... Dlatego ja nie mam takich ambicji, żeby uprawiać kino polityczne. Okej. Chociażby z tego względu, że kontekst, który rozumiemy bardzo dokładnie w dniu dzisiejszym, on w momencie, w którym film jest możliwy do pokazania, tak. Najszybszy czas, jaki sobie wyobrażam, to jest rok. Od momentu, kiedy zaczyna się inicjować pracę, więc to często ludzie w ogóle nie rozumieją, o co chodzi. Więc trzymanie się doraźności jest bardzo trudne, natomiast... Czy twoje scenariusze są na inny temat trochę? Znaczy ja po prostu rozdzielam te rzeczy. To znaczy w fikcji interesuje mnie co innego, w publicystyce, która jest takim przejawem odpowiada na moją wrażliwość obywatelską, która jest we mnie, bo przecież nie polityczną. Bo ja nie jestem zwierzęciem politycznym, tylko raczej takim tworem obywatelskim, który reaguje, kiedy uważa, że pewne poziomy przyzwoitości zostały gdzieś przekroczone. Wtedy zabieram głos. No to wtedy jakby poruszam w sobie zupełnie inne nuty, inne wrażliwości do innych sfer swojego umysłu się odwołuje niż wtedy, kiedy myślę o tym, że chciałbym napisać coś, co jest powieścią albo scenariuszem, czy w konsekwencji filmem fabularnym. Przekroczyliśmy już troszeczkę czas pierwszego wejścia, ale to nic nie szkodzi, bo rozmowa jest bardzo ciekawa. Teraz zrobimy przerwę muzyczną i Soul, Bossa Nova, Quincy Jones. 80 nominacji do Grammy Quincy Jones zdobył i wygrał 28. Świetny dokument na Netflixie o nim, właśnie jednym z najpłodniejszych kompozytorów muzyki popularnej. Jeszcze żyjący. Wracamy za chwilę.
Ciąg dalszy kinematografii. Jesteśmy tutaj z Andrzejem Saramonowiczem. Wracamy do tematu jeszcze reżyserii. Chciałem zapytać cię, który z swoich filmów, który do tej pory zrobiłeś, napisałeś, lubisz najbardziej i dlaczego? No to jest jak pytanie o to, które dzieci się kocha najbardziej, tak? No i wiemy, że któreś dziecko kocha się najbardziej, tylko nie można tego powiedzieć na głos. Zastanawiam. Prawdę mówiąc, no mam z tym pewien problem, bo lubię bardzo i Ciało. Co prawda powstało już 17 lat temu, więc trochę słabo pamiętam. Ale to był po pierwsze pierwszy scenariusz, który napisałem w życiu jako pełnometrażowy. I miałem z tym filmem sporo problemów, ponieważ z tym scenariuszem, ponieważ trudno było zrealizować film, ponieważ wszyscy tak zwani mądrzy tego świata mówili mi, że powinienem odwrócić, tam jest alinearna konstrukcja, że powinienem ją uczyć linearną, że zwłoki, które są, powinny na końcu ożyć na przykład, a ja się upierałem przy tej dekompozycji i dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem już chyba po 2 latach od napisania tego scenariusza, kiedy byłem przekonany, że a może oni mają rację. Kiedy zobaczyłem przekręt Guya Ritchiego, zrozumiałem, że nie, to nieprawda, że ci bardziej doświadczeni mają rację, to ja mam rację, upierając się przy tej swojej wizji, ponieważ można tak opowiadać i to są dużo atrakcyjniejsze często filmy niż te opowiadane w sposób klasyczny. Więc bardzo lubię ten film, mam z nim bardzo wiele dobrych wspomnień. Kiedy go ostatni raz widziałeś? No, wiele lat temu, bo jakby nie wracam jakoś bardzo do swoich filmów. Zwłaszcza, że twórca, jak dobrze wiesz, nigdy nie ogląda swojego filmu jak film. Tylko za każdym razem, w każdym momencie, w każdej sklejce pamięta, po pierwsze pamięta, gdzie stał na planie filmowym i co się w tym momencie wydarzało, kiedy to kręcono. Poza tym pamięta też wszystkie momenty związane z montażem tego i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym ja nie mogę obejrzeć swojego filmu, ponieważ ja nigdy nie patrzę jak na tę, jak na historię. Jak się robi komedię, no to jest taki od razu widać, znaczy słychać, czy to jest dobre, czy to działa, czy nie. Bo widownia albo się śmieje, albo nie. To jest takie, ja to mówię, instant gratification jakby. Czy wykonałeś dobrą robotę, czy nie. Ja mam tak, że jak ja zrobiłem coś, gdzie miało być tam zabawne, to ja lubię się gdzieś tam zakraść i posłuchać, czy to działa, czy nie. I wiem, że działa to różnie, zależy od liczby ludzi, od kina, w jakim miejscu jestem i tak dalej. Czy ty, jak robiłeś komedie swoje, to też właśnie chciałeś sprawdzić, czy one działają i zakradałeś się do sal kinowych, czy sprawdzałeś, czy chodziłeś, oglądałeś te filmy z ludźmi, żeby wiedzieć i nauczyć się coś na przyszłość? Tak, bo to jest bardzo istotne, żeby to wiedzieć. Ta komedia jest w przeciwieństwie do tragedii jest formą czasu teraźniejszego. Albo się dzieje w tym momencie i wtedy, czyli jest śmiech i wtedy znaczy, że potwierdza się to twoje intencje, jak autora się dobrze spełniły. Albo go nie ma i wtedy coś jest nie tak. Trudno powiedzieć, żeby cały czas było nie tak z publicznością. W tragedii jest tak, że publiczność może siedzieć skamieniała. Nawet mało tego, jak widz może nie rozumieć niczego z tragedii, może wrócić do domu z filmu czy ze spektaklu i powiedzieć, to wszystko było bez sensu kompletnie. Jak ktoś mówił, a nie zrozumiałeś, to chodziło o to, tak, że o to i o to i o to. I wtedy ktoś mówi, o cholera, rzeczywiście to było tak i tak. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby ktoś się nie zaśmiał na komedii, wrócił do domu, powiedział, że ona jest nieśmieszna. Ktoś mu powiedział, ale to było tam śmieszne to i to. A on mówi, ha, ha, ha i zaczął się dopiero śmiać. Tak, nie ma takiej możliwości. Albo się śmieje, albo się nie śmieje. To ale Billy Wilder powiedział, bo chyba mi teraz mi się przypomniało, że 1000 osób na sali kinowej się nie myli.
No, tysiąc się nie myli. Najgorzej jest, jak jest na komedii 7 osób. To, no to wtedy no tak. To wtedy jest dramat. Ale to mówimy o czymś zupełnie innym. Tak. Więc sprawdzałem. Sprawdzałem to też przy Testosteronie, który był przede wszystkim przy nim, który był sztuką teatralną, ponieważ wtedy mogłem oglądać wielokrotnie przedstawienie, które za każdym razem troszkę się troszkę było inne, bo każde zagranie jest trochę inne. Publiczność się zmieniała. Mogłem się przysłuchiwać temu, czy powtarzają się miejsca, w których się śmieją, czy się zmieniają, kto się śmieje, czy mężczyźni, kobiety śmieją się w różnych miejscach, a często się śmiali w różnych miejscach. Do tej pory na tej sztuce śmieją się w różnych miejscach. W innych krajach śmieją się w różnych miejscach. To prawda. Obejrzałem też Testosteron w bardzo wielu miejscach na świecie teatralny. Przyglądałem się temu, jak jest. Nie po to właściwie, bo to jak się o tym opowiada, to ludzie myślą, no puszy się, tak? To znaczy jedzie, powtarza to, żeby się ekscytować swoim dziełem. To nieprawda. To jest dalsza część warsztatu, tak? Znaczy sprawdzasz, tak, jak działa. A musisz to sprawdzać w nieskończoność, bo uczysz się, dzięki temu się uczysz. Więc oczywiście zdarzało mi się, czy ja się zakradałem. No, nie zakradałem się. No to tak nazwałem metaforycznie zakradanie. Bo jeżeli chodzi o film, czy to Testosteron, czy Ladies, czy każdy inny z filmów, to raczej go oglądałem tylko wtedy, kiedy były jakieś, albo były wielokrotne premiery, albo pokazywano go w różnych miejscach, na które byłem zapraszany i oczywiście słuchałem tej reakcji, tej publiczności. Także po to, żeby się uczyć, nie po to, żeby się puszyć. To dokładnie jakby mam podobnie i chciałem zobaczyć, czy właśnie też coś takiego, bo to jest naprawdę wielka lekcja tego posłuchać, a jeszcze powiem od siebie, że pytanie, czy też tak masz może, że to jest takie uczucie haju, no po prostu uczucie, jak się śmieją i się dobrze śmieją, jest takie uczucie, że to jest, że dobrze wykonałeś swoją robotę. No bo to też jest, mówiąc górnolotnie, potwierdzenie sensu swojego istnienia. To znaczy, jeżeli zdecydowałeś się poświęcić temu, czy na przykład pisaniu komedii, czyli rozbawianiu ludzi, czyli uczynianiu go ich szczęśliwymi na okres 5 minut, 10 dnia, tygodnia, nie wiem, czasami nawet roku, bo mam takie przypadki, że wracają do mnie ludzie, którzy mówią, że oglądają Testosteron bez przerwy albo Lady, że to jest ważny dla nich film, że do nich wracają. Już nie mówię o przypadku mężczyzny, którego znam, który obejrzał 3000 razy Testosteron. A jest przy zdrowych zmysłach, żeby było jasne, bo wiem też, czym się zajmuje i co robi. Może ma taką swoją rutynkę po prostu. Ma, ale to jest tak, no to człowiek się czuje szczęśliwy, a czego ma się nie czuć szczęśliwy? Dokładnie. To znaczy, to jest tak, że jak lekarz kogoś wyleczy, uratuje mu życie albo wyleczy go z jakiejś choroby, jest szczęśliwy, zakładam, że jest szczęśliwy. Jak kucharz kogoś dobrze nakarmi, jest szczęśliwy i jak twórca komedii uczyni szczęśliwym, a śmiech jest stanem szczęścia, tak? Jedną, drugą osobę, a jeżeli one są liczone w miliony, to już jest, to trudno się nie cieszyć sobą. To aż tak głęboko w to nie wchodziłem, ale to fajnie, to rozebrałeś to na czynniki i to rzeczywiście coś takiego jest. A powiedz jeszcze a propos sukcesów i porażek, chciałem cię zapytać. Jak sobie radziłeś, czy sukces trochę wtedy, teraz z perspektywy możesz ocenić, nie odwalił, jak to się mówi, a potem czy porażka jakaś nie sprawiła, że spadek jakiś, czy wiesz, czy że źle się bardzo czułeś, czy jakiś stan depresyjny, bo było jedno i drugie, nie? Po pierwsze, jak robiliśmy Testosteron, to było takim pierwszym poważnym sukcesem. Znaczy Ciało też było sukcesem. Ono ma do dzisiaj status takiego filmu kultowego, ale frekwencyjnie tam nie było jakichś milionów widzów. No ale lubią ten film widzowie do tej pory. Ale Testosteron, jak robiłem, to miałem 42 lata. Ja byłem dojrzałym facetem. I takiego nie jest. Znaczy, chyba nie jest łatwo tak w bardzo prosty sposób zwichrować, żeby odbije. A poza wszystkim to, co mnie chroniło, tak myślę sobie po latach, to jest to, że ja od młodości byłem przekonany, że ja jestem, że sukces jest moim naturalnym stanem. Więc nieistnienie tego sukcesu mnie demoralizowało. To, pamiętam takie momenty, właśnie, nie musiało być nawet porażki, to wystarczyło, że nie ma sukcesu. Nieistnienie, tak. Pamiętam, jak jeździłem jako dziennikarz na festiwal do Gdyni, 10 lat wcześniej, 6 lat wcześniej, tak, oglądałem filmy, nie, no, część z nich była naprawdę słabych. Musiałem robić wywiady, czy robiłem, nie musiałem, z różnymi twórcami. Myślałem sobie, dlaczego oni
mówiąc już obiektywnie, no przeczuwasz, że są, że tak, są mniej zdolni niż ty. Tak. I to mnie frustrowało. Czy tam potem... się narodził Andrzej Saramonowicz, reżyser? Nie, tam się nie narodził Andrzej Saramonowicz, tylko chodzi, bo odpowiadam na to pytanie. Mhm. Znaczy stan, kiedy odniosłem sukces, wydał mi się stanem naturalnym, więc nie miało mi co odbijać. To znaczy nie miało mi co odbijać, bo ja ani nie zacząłem żyć w sposób... jakiś spektakularny, szalony czy ekstrawagancki. Żyłem tak, jak żyłem wcześniej. Oczywiście, że to jest tak, że potem spadanie z czegoś takiego. To znaczy, ja nie wiem, czy ja spadłem tak naprawdę. To znaczy, gdzieś zaniechałem robienia filmów. Byłem rozżalony też, że mój ostatni film, Jak się pozbyć celulitu, nie został jakoś specjalnie dobrze przyjęty. Miał nawet dobre opinie, ale nie został dobrze przyjęty. Miałem pretensje do dystrybutora, że zrobił niedobrą kampanię, ponieważ się bardzo źle otworzył ten film i to właściwie nie jest... A najważniejsze jest otwarcie weekendu. Powód, nie, znaczy nie opinia na temat filmu zaważyła na to, że zamiast spodziewanych 250 tysięcy miało 88 w weekend otwarcia. No, ale oczywiście to nie jest miłe, tak? To nie jest miłe. I było mi przykro. No, każdemu jest przykro, no, ma jakieś normalne uczucia. Było mi przykro i miałem jakieś poczucie rozgoryczenia. No jak sobie wtedy z tym poradzić? Czy ze złymi recenzjami na przykład? Co robi wtedy Andrzej Saramonowicz? Wyjeżdża na wakacje, czy... Nie, no wiesz, ja jestem przyzwyczajony, ja nigdy nie miałem dobrych recenzji. W związku z tym gdzieś ta skóra grubieje na tyle, że przestaje się tym przejmować. Ostatnio znalazłem taki tekst pana, który się nazywał Johann Adolf Scheibe. Rozumiem, że nie wiesz, o kim mówię. Nie. Nikt z państwa nie wie, o kim ja mówię. W 1739 roku napisał w takim znanym piśmie muzycznym, że właśnie ten Bach to byłby dobry, gdyby nie to, że jest trochę pyszny i trochę przesadza i że niszczy swoje utwory nadmiarem kunsztowności. No, krytyk muzyczny, rozumiem. No, on to był nawet kompozytor. Też. Gdzieś świat żyje bez i kompozycji Johanna Adolfa Scheibe i bez jego tekstów, a nie żyje bez muzyki Bacha. Broń Boże, nie chcę się podnieść do Bacha. Ale wszystko, to w ogóle nie o to chodzi. Rozumiem. Chodzi tylko o to, że często pewne doraźne krytyki są jak jętki jednodniówki. No, znaczy trzeba umieć się z nich otrzepać. To jest jak idziesz... bywają mądre, ale dużo bywa głupich i mówię to nie dlatego, że się bronię. Tak? Znaczy to troszkę przypomina sytuację, w której w deszczowy dzień idziesz po chodniku i oblewa cię strumień wody, bo samochód przejechał. Trudno, masz brudne spodnie, no, ale trudno, to jest wszystko. Okej. Okay. A to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Na pewno to zapamiętam. Kończymy to wejście na temat reżyserii. Wracamy za chwilę, a teraz jeszcze posłuchamy Never Come Back, Caribou. Thank you.
Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po Never Come Back Caribou. Jestem z Andrzejem Saramonowiczem, moim dzisiejszym gościem. Rzecz, która łączy wszystkie twoje dziedziny twojej twórczości, bym powiedział, to opowiadanie historii. I w tym na pewno jesteś świetny, ale pytanie, czy tego twoim zdaniem można się nauczyć? Czy z tą umiejętnością opowiadania historii trzeba się urodzić? Jak ty to w sobie odkryłeś? Znaczy i tak, i tak. To znaczy z jednej strony na pewno jakiś talent, który się ma od Boga, więc w związku z tym specjalnie nie jest zasłużony. Tak? No, to jest suma przypadków. Jedni opowiadają bardziej zajmująco, inni mniej zajmująco. Wiemy to na co dzień, nie trzeba tego robić profesjonalnie, że lubimy, jak ktoś opowiada historię i nie lubimy, jak inni opowiadają historii, bo nie potrafią tego robić. Nie mają warsztatu, po prostu jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Więc to jest jakiś dar. Natomiast oczywiście pewnych mechanizmów można się nauczyć i należy się nauczyć. Są dwa sposoby uczenia, bym tak powiedział. Jeden nieświadomy. Nieświadomy polega na tym, że trzeba przebrnąć, ale przebrnąć to złe słowo, trzeba chłonąć ogromne ilości literatury. Najpierw chodzi tu o literaturę piękną, no i równocześnie o filmy, oglądanie bardzo dużej ilości filmów, seriali, czytanie książek. To się wszystko odkłada. To się wszystko odkłada jako takie niezbędne warstwy, bo to daje pewien, to buduje pewien fundament narracyjny, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Uczymy się podświadomie, tak jak uczymy się, no już poza wszystkim, że się poszerza nam słownictwo, poszerza nam się wyobraźnia dzięki temu. A druga rzecz, to znaczy kiedy dochodzimy do tego, że można by to robić zawodowo, albo przynajmniej próbować zrozumieć, jak są konstruowane utwory literackie czy filmowe, no to jest jakaś analiza tego, tak? Czyli zorientowanie się, że są pewne stałe w konstrukcji, że są pewne zasady budowania napięcia, tworzenia postaci. Ale to że wszystko można połamać, jak ty w Ciele czy Guy Ritchie. Ale to trzeba najpierw wiedzieć. Znać tak? Podstawy. Trzeba najpierw wiedzieć, tak. No. W związku z tym uważam, że można się pewnych rzeczy nauczyć. Każdy się może ich nauczyć. A to, co różni wybitnych twórców od twórców przyzwoitych, to jest ten element naddany, ta Boża Iskra. Niektórzy mają to i są wybitnymi twórcami, wybitnymi pisarzami, wybitnymi filmowcami. Niektórzy tego nie mają i są albo średnimi, albo też przyzwoitymi, bardzo dobrymi twórcami, których filmy i literatura też nam daje wiele satysfakcji. No. Czyli konkluzja taka, że jeżeli nawet tego daru od Boga nie ma, nadal można zrobić dobry film. Oczywiście, że tak. Warsztatowo się przygotować i zrobić wszystko według zasad. A kiedy ty sobie wymyśliłeś, albo na to wpadłeś, że będziesz pisał, opowiadał historię? Co się stało, wydarzenie w twoim życiu? Albo może szereg wydarzeń? Znaczy ja po wielu latach, kiedy o tym zapomniałem, odnalazłem jakieś swoje z czasów nastoletnich pamiętniki i tam znalazłem jakąś deklarację, że będę pisarzem, o której zresztą zapomniałem. Szczerze zapomniałem, mnie to nie kokietuje. I więc myślę, że gdzieś taka iskierka rodziła się we mnie wcześniej. Natomiast oczywiście nigdy nie myślałem, że zostanę filmowcem. Że zostanę reżyserem filmowym. Wydawało mi się to takim niedościgłym, niedostępnym jakimś światem dla mnie, kiedy byłem nastolatkiem. Że nawet nie myślałem o tym, żeby to robić. Ale dochodziłem do tego dość długo, bo przecież wpadłem na ten pomysł, że będę pisał scenariusze gdzieś przed 30. A że będę reżyserem przed 40, tak. To było bardzo powolne dochodzenie, raczej przezwyciężające onieśmielenie, że ja miałbym się na to ważyć. Prawdę mówiąc, moim zdaniem taka świadoma reżyseria jest też, ona może być konsekwencją procesu odkrywania samego siebie. Ponieważ reżyser to jest nie tylko umiejętności techniczne, to jest jakaś suma doświadczeń, które pozwalają mu poskładać
stworzyć nowy świat z wielu różnych, korzystając z talentów wielu różnych innych osób, które z nim współpracują. Im bardziej jest dojrzały intelektualnie, też duchowo jakoś, tym lepiej mu to wychodzi. Tak? Więc ja do tego dość ostrożnie podchodziłem. Droga od scenarzysty do reżysera jest dość znana, typowa. Ostatnio Aaron Sorkin, znany, nagradzany Oscarami scenarzysta, też postanowił w końcu wyreżyserować film. Tak, to prawda. Ja też nie myślałem, że to się tak wydarzy. Dla mnie fantastyczne było, że mogę napisać scenariusz, ktoś go realizuje. Potem się okazało, że wcale to nie jest takie proste. Że w gruncie rzeczy być może tak się ułożyło, że właściwie pierwszy scenariusz, który napisałem, czyli wspomniane już ciało, współreżyserowałem po 4 latach od momentu, od napisania tego scenariusza. I potem właściwie byłem zamieszany a potem nawet zacząłem produkować filmy. Nie dlatego, że budziła się we mnie obsesja, żeby być wszystkim, ale dlatego, że też zorientowałem się, że wszystko się zaczęło od tego, że jako scenarzysta chciałem, żeby jak najlepiej był wykorzystywany i budżet, i czas, i wszystkie inne energie, które są włożone w to dla zrealizowania mojego pomysłu. Ponieważ nikt inny tego nie robił w sposób taki, który mnie satysfakcjonował, to zostałem zmuszony do tego, żeby samemu to robić. Gdybym znalazł wybitnego producenta, no tak, na pewno bym nie chciał tego robić. A ty piszesz codziennie? Masz jakąś swoją rutynkę? Nie piszę codziennie. Piszę taktykę? Piszę raczej histerycznie wtedy, kiedy już wiem, że za mało czasu jest, żebym dotrzymał deadline. Czyli deadline jest jakby, czy umowa najlepsza? Znaczy, powtarzam to często, że różnica między człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi a scenarzystą polega na tym, że na rozmowy z nieistniejącymi postaciami we własnej głowie scenarzysta ma umowę, a osoba z zaburzeniami psychicznymi nie ma tej umowy. Nie ma tego kontraktu. To jest jedyna różnica, bo przecież my robimy dokładnie to samo, za co się zamyka ludzi w szpitalach psychiatrycznych. Wymyślamy postaci, tak, tworzymy ich światy i rozmawiamy z nimi, uważając, że są realne. To zresztą, jak dobrze wiesz, często się trudno wychodzi z takiego świata. Jak się napisze scenariusz, czasem, to ciągle jesteś w jakiejś tej dziwnej, w tym dziwnym świecie. Mało tego, zaczynasz rozumieć, że właściwie istnieje równoważność między światem, nazwijmy go tym realnym, tak? Tym materialnym, a światem niematerialnym, w którym są tak samo empatyzujesz z jakimiś postaciami, wzruszasz się ich losami. Po prostu nie możesz ich tylko fizycznie dotknąć, ale jaka jest różnica? Czy to znaczy, że oni są mniej istotne? Nie, nie są mniej istotne. Jak dobrze wiemy, każdy z nas to wie, i ty, i państwo, którzy nas tego słuchacie, że znacznie bardziej porusza nas los kilku postaci nieistniejących z filmów czy z książek, niż 99% ludzi na świecie, których nie znamy, nigdy ich nie poznamy i co oni nas obchodzą? Nic. Mogłoby ich nie być jakby z powodu naszego życia, a bez paru postaci filmowych no. i czy paru postaci książkowych nie mogłoby istnieć nasze życie, bo one nas ukształtowały. Ciężko coś zrozumieć. Mało tego, one wpływają na nasze życie, one zdecydowały, że zaczęliśmy myśleć w tak albo inaczej, że wybraliśmy to lub tamto, więc dobra, co jest realnością? A teraz muzyczna przerwa i wybór Andrzeja Saramonowicza, czyli Twin Peaks, Angelo Badalamenti, serialu Davida Lyncha i Blue Swede, Hooked on a Feeling z Guardians of the Galaxy z kasety Awesome Mix Volume 1. Posłuchajmy i zaraz wracamy. Thank you.
Ciąg dalszy kinematografii. On my mind, girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Wracamy po wysłuchaniu Twin Peaks Davida Lynch'a. Muzykę napisał Angelo Badalamenti i Blue Sweet Hooked on a Feeling. Chciałem z tobą porozmawiać w ostatnim wejściu o twoich ulubionych filmach i książkach, co Andrzej Saramanowicz poleca, co go może ukształtowało, co jest w jego top 5 albo top 3. Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że pytałeś o rytuały w poprzednim. Tak. Naszej części, no to powiem, że muzyka z Twin Peaks jest jedną z niewielu muzyk, pod które mogę sobie puścić i pisać różne rzeczy i ona, bo okay, znam ją tak dobrze, że ona nie wiąże mojej uwagi, tylko wpływa na mój stan emocjonalny. I to jest, przypomniałem sobie teraz, że kiedy wysłuchałem tego utworu, że to jest właśnie taki jedna z niewielu muzyk, których słucham często i od lat, wtedy kiedy zaczynam pisać. Natomiast jeżeli chodzi o moje ulubione filmy czy książki, zacznijmy od bardzo filmów. Ciężko jest tak sensownie odpowiedzieć. Ja raczej bym powiedział, że mam jakichś twórców ulubionych, czy reżyserów ulubionych. I kiedyś przed laty, jak mnie pytano, to zawsze wymieniałem trzech. Właściwie się to nie zmieniło. To znaczy Woody Allen z różnych względów. To znaczy przede wszystkim był dla mnie królem komedii. Jak miałem lat naście, to wszystko mnie śmieszyło. Zadawałem sobie pytanie, jak on może tyle wiedzieć na temat relacji między kobietami i mężczyznami. Potem dojrzałem i się zorientowałem, że oczywiście powtarza pewne rzeczy, pewne grepsy. Natomiast nadal jego błyskotliwość mnie ujmuje. I lubię oglądać jego filmy. No i oczywiście najbardziej lubię te stare, czy najbardziej klasyczne. Królewskie trzy. Jak Annie Hall. Tak. Manhattan. Czy Hanna i jej siostry. To bez wątpienia. Lubię Francisa Forda Coppola. Nie tylko za Ojca Chrzestnego, ale także za taki film na przykład jak Rozmowa z Genem Hackmanem. Bardzo ten film robi na mnie duże wrażenie. I lubię też, aż strach powiedzieć dzisiaj, no ale powiem to, lubię Romana Polańskiego.
jako twórcę. Jest świetnym reżyserem. Jako twórcę. I jego filmy robiły na mnie zawsze ogromne wrażenie. Też mówię o tych wcześniejszych filmach, tak? Dziecko Rosemary. Czy też na przykład z takich europejskich filmów ogromnie lubię i często do niego wracam, to jest film Lokator. Bardzo dziwny, ale wydaje mi się, że jest w nim coś niezwykłego. No, trudno powiedzieć, bo ja oglądam, jak się domyślasz, tak jak i ty, tak nieprzebraną liczbę filmów i seriali, a mam tendencję do zapominania, że ja pamiętam na przykład tylko wybrane sceny z jakichś momentów. To znaczy, jako filmowiec myślę o tym zupełnie inaczej. Nie pamiętam często historii. Ponoć mówi się, że jak się zapamięta 3 sceny z filmu, to jest już dobrze dla filmu po latach. No, prawdopodobnie tak jest, a ja prawdopodobnie ty też tak na to patrzysz. Często ogląda jakieś rzeczy. Nawet anegdota mnie nie interesuje, bo widzę pewne schematy, powtarzalność pewnych zachowań. Natomiast interesuje mnie sposób realizacji albo jak ktoś zagrał w danym momencie. I takie rzeczy są dla mnie istotne. A książki? Powiem o jednej właściwie. Mhm. Znaczy, jest ich tak samo setki, ale powiem o jednej, ponieważ mało kto ją zna. A może ktoś ją dzięki tobie przeczyta? Może gdzieś ją... Tak, jest taki... Był taki brytyjski pisarz, który się nazywa Lawrence Durrell i on napisał taki cykl, który się nazywa Kwartet Aleksandryjski. To są 4 powieści. Justyna, Baltazar, Montolive i Clea. Takie mają tytuły. I to jest prawdziwe arcydzieło. Do niedawna jeszcze można było w Polsce na Allegro kupić cały ten zbiór za jakieś 400 zł, ale teraz zaczęły wychodzić od nowa poszczególne te tytuły i są w normalnej cenie. 3 są na razie wyszły. I zachęcam do przeczytania, bo to jest bardzo ciekawy koncept, który bardzo mnie kręci jako artystę. Durrell sobie wymyślił, że napisze książkę jakby w 4 wymiarach. I to jest właściwie ta sama historia, tylko pokazana z różnych punktów widzenia. Okay. Najpierw jest pokazana historia, której przeżywamy, bo jest świetnie napisana, Justyna. To jest historia miłości narratora do kobiety o Justyny właśnie, która jest żoną, zresztą jego przyjaciela. To się wszystko dzieje w Aleksandrii. Ale to może nie opowie, tylko ale powtórz, no. Ja tylko chcę powiedzieć, że musimy zaraz kończyć. Tylko chcę powiedzieć, że tam potem są poprzesuwane narracje. W każdej, i właściwie jak już wydaje nam się, że wszystko wiemy, to potem jednak druga książka mówi, tak ci się wydawało, to przyjrzyj się temu. I to mnie zmusiło do zastanawiania się na przykład, jakby wyglądała, nie wiem, lalka Bolesława Prusa, gdyby została widziana z punktu widzenia Izabeli, która dla mnie też była raczej ofiarą, a nie zakałą życia Stanisława Wokulskiego. I ten rodzaj przestawności zmusza nas do innego spojrzenia na świat. To powtórz jeszcze tytuł książki. To się nazywa, cały cykl nazywa się Kwartet Aleksandryjski. Kwartet Aleksandryjski. Szukajcie tego kwartetu, tej książki, tych książek. I na koniec posłuchamy jeszcze Różowej Pantery, głównego motywu, który ten utwór chciał, żebyśmy puścili, Andrzej Saramonowicz, mój dzisiejszy gość, a jeszcze po Różowej Panterze Dopamin Collective Frank Moody, troszeczkę funku i endorfin, wesołych treści. Dziękuję bardzo, Andrzej, za rozmowę. Wielkie. I do zobaczenia za tydzień o 17:00. Hej. Thank you.
Ciąg dalszy kinematografii. Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid, and is stored in synaptic vesicles. Receptor stimulation of the postsynaptic membrane sends the impulse to the next neuron. Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.